chciałabym się z Państwem spotkać tutaj, abyśmy powiedzieli, że tak, wygraliśmy z autyzmem i dzisiaj świętujemy, ale autyzm to jest wielka tajemnica, to jest wielka niezbadana, to jest wielkie wyzwanie. To nie jest wyzwanie tylko dla nas, nauczycieli, my tu jesteśmy najważniejsi. Najważniejsi są rodzice, gdyż to oni 24 na dobę muszą po tym morzu płynąć, muszą stawiać czoła burzom, ale mogą się też cieszyć słońcem. I my dzisiaj chcieliśmy bardzo, żeby wyszło bardzo słonecznie. Ja myślę sobie, że większość zdjęć pokazuje słońce. Nawet takie, które być może wydają się komuś, kto nie zna dzieci, że są smutne, to ja podpowiadam, że nie było smutno, nie było źle. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone, zdziwione w czasie tego pleneru. Bo pomysł jest pani Asi, ale myślę, że zrodził się, bo rozmawia z rodzicami i z nimi jest. Ciężko tłumaczyć, ciężko cały czas stawać do walki ze społeczeństwem, które być może potrafi zwrócić uwagę, że proszę uspokoić dziecko, które jest niegrzeczne, czy ja bym je wychował, czy ja bym to zrobił inaczej. Mówimy to czasami my, społeczeństwo, tak górnolotnie, czy półgębkiem, ale tak, żeby ten rodzic usłyszał, nie zastanawiając się czasami, czy być może to dziecko, o którym mowa, które byśmy tak chętnie wychowywali, na przykład klapsem, to może nie jest dziecko niegrzeczne, tylko to jest może dziecko, które właśnie jest tak atakowane bodźcami zewnątrz, że wręcz cierpi i próbuje w jakiś sposób uzewnętrznić te swoje uczucia. Rodzic je rozumie i jest spokojny, ale niekoniecznie spokojne społeczeństwo. Najważniejszym celem tej akcji było wyjście do tej społeczności, opowiedzenie im o tym, żeby spróbowali poznać, zrozumieć, a może zaakceptować. Jeżeli nie zaakceptować, to chociaż tolerować. Dać spokój, zrozumieć, a nawet podziwiać tych rodziców. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Mrozowska, jestem mamą Miłosza, który ma autyzm. No i ja osobiście chciałam podziękować za to, że powstały takie dni wschowskie, że mogliśmy pokazać innym, jak tak naprawdę, co to jest autyzm i jak dzieci funkcjonują, mając ten autyzm. Nie chodzi o to, że nasze dzieci są wredne, rozpuszczone, niegrzeczne, bo tak inni postrzegają ich jako niegrzeczne dzieci, którym po prostu wszystko wolno. A nasze dzieci mają różne problemy, każde dziecko autystyczne jest inne, każde inaczej reaguje i ma wyostrzone różne inne bodźce i chcieliśmy pokazać właśnie, jak z nimi pracować, jak ich postrzegać i żeby pomóc im. Nawet takim zachowaniem, nie wiem, jak w sklepach inne panie czy panowie za plecami mówią, o jakie niegrzeczne dziecko, jakie rozwydrzone, rozpieszczone, a to tak naprawdę tak nie jest i to jest przykre dla nas i również na pewno dla naszych dzieci, bo są wytykani i jest im przykro. Ale teraz najważniejsi ze wszystkich, rodzice, bardzo wam dziękuję, bo bez was w ogóle... Brawo, i mogliście zamknąć swoje dzieci i nie chcieć ich pokazywać. A się odważyliście i jestem z wami dumna. Nazywam się Barbara Wąsiel, jestem mamą Martina Białasik. Nikt nie mówił, że to będzie łatwo. Jest to praca bardzo ciężka z takimi dziećmi. I jeśli chodzi o mojego syna, robimy wszystko i są z tego naprawdę efekty. Jestem bardzo zadowolona, że to przedszkole powstało w końcu u nas we Wschowie, bo bez tego przedszkola by było bardzo ciężko mi z Martinem te wszystkie trudy przejąć. Naprawdę jest, jak to się mówi, jestem bardzo zadowolona. Tak samo jestem dzisiaj bardzo zadowolona z tej wystawy. Jest naprawdę super. Oby tak dalej. Dziękuję. Nazywam się Bartosz Jabłoński i jestem synem, ojcem oczywiście, Mateusza, lat 11, to jest chłopiec autystyczny i spotykamy się na co dzień właśnie z żoną z dokładnie takimi samymi problemami, jak tutaj panie powiedziały.
cieszę się, że są takie dni jak dzisiaj, ponieważ no, być może przynajmniej część społeczeństwa zrozumie, że nasze dzieci to nie są dzieci niegrzeczne, źle wychowane, tylko po prostu dzieci chore i może troszkę inaczej będą spoglądać na nich właśnie w tych sklepach, właśnie na ulicy, kiedy to dziecko czasem coś głośniej wyda się głośniejszy odgłos, może będzie biegło, może będzie trochę się inaczej zachowywać niż normalne dzieci, a ludzie to postrzegają po prostu, ponieważ na zewnątrz nie widać żadnych cech choroby, no postrzegają, że to są jakieś dzieci rozwydrzone, niegrzeczne i spotykamy się z wieloma no, nieprzyjemnymi komentarzami. Także mam nadzieję, że ta wystawa i to, co robi się w ośrodku szkolno-wychowawczym we Wschowie, no, spowodują, że troszkę inaczej będziemy postrzegani i nasze dzieci.